Cześć, z tej strony Wirtek City. Dzisiaj poradnik następny, nie na coś innego. Miałem w planie nagrać do robienia miniaturek i do animacji, ale... Jezus. Tutaj mamy tą starą nagrywarkę, ją pewnie usunę za jakiś czas, ale ściągnąłem jej nowszą wersję i naprawdę się opłacało, bo po prostu z tamtej 9 minut film pobierał mi pół giga, a teraz pobiera 10 megabajtów. Można przycinać filmy, konstruować wideo, IP, wszystko. Można ile megabajtów się chce na sekundę, obojętnie jakie ma być rozszerzenie obrazu, wszystko. Można też mieć za nagrywanie giga, bo wtedy miałem 30. Tutaj można sobie jeszcze, jak chcecie kupić, to macie takie coś jak V-Recorder VIP. Macie za 429 zł za cały rok. No to trochę dużo, nie? Ale to się praktycznie nie opłaca, bo to jest tylko do konstruowania filmów i kropnięcia. Ale nie będziecie mieli w ogóle, bo patrzcie, to jest ten film, co ja już go wrzuciłem. I po prostu mam więcej... No, możliwości do robienia. Tutaj mam więcej mam tego. Jezus. Do robienia tego, no. Więcej jest możliwości. V-Recorder. Tutaj można sobie w ustawieniach pogrzebać. Można sobie ustalić na przykład, że jak macie dobry internet, to możecie FPS zwiększyć. 60. Megabajty na sekundę do 12 możecie. Możecie do 1000, nawet 80, do 2K możecie, ale to VIP, to kosztuje za 57 zł miesięcznie chyba. A tak normalnie jak wykupisz na cały rok, no to lepiej się opłaca. Ale jeden. Najwięcej to możesz 720, ale ja mam słaby internet. Możesz auto zrobić wideo. No takie to będzie dość krótkie. Bo nie ma co tutaj za dużo mówić, bo sam się nie znam na tym, bo ściągnąłem tamto, bo tamta już zaczęła trochę lagować, nie chciała nagrywać filmów, nie wiem dlaczego. Tutaj macie taką jeszcze ikonę tutaj nawet latającą. Możecie sobie na nią nacisnąć, możecie Edu zatrzymać wideo, skończyć wideo, markerem coś porobić. Możecie w ustawieniach pogrzebać od razu w tym. Nie ma nic więcej mówić, no. Fajna nagrywarka, wideo, edit, patrzcie, możecie tutaj sobie sklejać wszystko i... No i to by było na tyle, nie? No to dzisiaj był z wami Wirtek City. Pamiętaj zostawić suba, łapę w górę, bo dużo osób z was mnie nie subskrybuje. Ja wam pokażę ile. To studio. Zmiana liczba subskrybentów tylko plus 2 statystyki. Powinien mieć 70 plus wyświetleń. Czas oglądania w nim tutaj 26. Mało łapek też zostawajcie. Ja nie robię sub za sub jak coś. Tutaj filmy. Macie tutaj pełno filmów. Możecie też zostawić łapkę, wszystko. Playlistów nie mam, komentarzy nie będę patrzył, statystyki, patrzcie teraz na to. Wyświetlenia w czasie, subskrypcje. Czas oglądania przez subskrybentów. Widzowie bez subskrypcji 51%. Naprawdę? Ludzie, byśmy mieli 60 subów. Do końca roku pamiętajcie, że lecimy po 50 subów, no. A zawsze było, że 60% subskrybuje, a teraz 51% nie subskrybuje, no to co ja mam z tym zrobić? Filmów mam więcej wrzucać, ale mój internet nie daje rady. Wyświetlenia w minutach, no to dobra, to są dobre akurat. Strony kanału, patrzcie, typ źródeł wizyt, powiadomienia 17%, wyszukiwarka w YouTube 11%, bezpośrednie lub nieznane 2%. A strony kanału 68%, no to wam się należy, no szacun, nie?
Tutaj najpopularniejsze wyszukiwanie słowa widzów. No tylko jedną głowę mam, no i to się ten. No, też bym nagrywał Rush Wars, ale no. Nie można, bo już usunęli Rush Wars i. No, to tyle było na tyle. No i dzisiaj był z wami Wirtex. Pamiętajcie, zostawcie suba, łapkę w górę, udostępniajcie filmy nawet na mamy telefonie, na taty subujcie, bo to kuźwa potrzebna. Dobra, no to by było na dzisiaj. Na razie.